Dzień dobry, proszę państwa. Powiem tak jak zazwyczaj, czyli że witam w najnowszym odcinku, yy, no bo każdy odcinek jest najnowszy w zasadzie. Yy, dzisiaj w trzeciej randce, bo jak już wiecie, troszkę formuła podcastu się zmieniła przez ten rok, żeby on trochę nadążał za mną i za moim życiem, więc trochę z pierwszych randek przeszliśmy w trzecie randki i trochę bardziej o relacjach, a mniej o randkach. Dzisiaj po drugiej stronie, uwaga, uwaga, mam yy, parę, małżeństwo z. Całkiem niemałym stażem, ym, obecnych w social media dość mocno, bardzo twórczy, z dwójką pięknych córek. Dzień dobry, po drugiej stronie Agata i Piotr Rubikowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Słuchajcie, muszę zacząć od tematu y, trochę plotek, bo nie mieliśmy czasu tutaj na update, jak, y, jak ja weszłam, bo wpadłam po prostu jak strzała do tego studia. O co chodzi z tym Miami? Ale jak to o co chodzi? Jak to się przeprowadzacie? O co chodzi? Ale chcesz wiedzieć, jak to się dzieje, że się przeprowadzamy w sensie? Wszystko że... chcę wiedzieć, w ogóle o co chodzi. No. E, nie wiem, wydaje mi się, że. A wszyscy... miało być o randkach, nie? No, na... Nie, nie miało być, nie być o randkach, tylko o relacjach przecież no we wstępie było tak powiedziane. Natomiast e, trochę jestem zaskoczony tym, że e, ludzie wyobrażają sobie, że jeśli wyjeżdżasz e, mieszkać e, do Ameryki, to, się, to tak, jakbyś mieszkał na odległej planecie, przecież to jest. No, no tak, no, na innej planecie. Na innej dokładnie. planecie, że w ogóle koniec koniec kontaktu, w ogóle. Koniec życia, jest koniec Złaszcza, życia. Że, Tak, zwłaszcza, że nasi obserwatorzy i tak mają z nami kontakt przez nasze social media. Ja mówię, jedyne co się zmieni, to tyle tylko, że chyba będzie więcej słońca za plecami. Bo I tak, I to troszkę będę miał dalej na niektóre koncerty, ale tak naprawdę to nic się nie zmienia oprócz tego. Że będziemy mieszkać w miejscu, które wydaje nam się bardzo fajnym miejscem do mieszkania, bo ponieważ no ja nie lubię zimy, akurat. Ja też nie. Więc, więc nie. będę miał stabilną pogodę przez cały rok. Może czasami popada trochę mocniej, a Czasem czasami powieje. zawieje. Natomiast przez cały rok będzie ciepło, będzie pozytywnie, będzie słonecznie. A poza tym, no dzięki temu też będę mógł rozwinąć pewne projekty, o których marzę od dawna. I zrobić pewne rzeczy w Ameryce, a jak robisz pewne rzeczy w Ameryce, to robisz na cały świat, i dlatego mi na tym bardzo zależy. No i to tyle tytułem wstępu. Czy e, taka ale... zawodowa decyzja to jest? Po prostu. E, poniekąd też, ale nie tylko. To jest bardzo dużo różnych, e, różnych rzeczy się na to złożyło, bo my planowaliśmy to już od półtora roku. Mhm. E, e, to jest praca. E, w tej chwili. Ale jest... na początku w sumie nie było. W... No bo nie, nikt nie wiedział, jak to przebywać. będzie. E, w każdym razie, e, praca jest to zwieńczenie. Półtora roku pracy ciężkie i dosyć nad tym, żeby wszystko tak ustawić, żeby można było tam mieszkać. Tak, o. bo ludzie też tak, to było zabawne, ale jak to, przecież nie można sobie tak wyjechać. No nie można, trzeba, no nie trzeba można, mieć pewne możliwości, trzeba nad tym popracować, natomiast no, mówię teraz i zawsze to podkreślam właśnie, że ludzie, to nie jest inna planeta. Generalnie w tej chwili dojechanie z Miami do Warszawy zajmuje mniej więcej tyle, ile samochodem z Rzeszowa do Świnoujścia. Plus, minus. Więc to nie jest tak, że E, że się człowiek wyprowadza na Marsa i już nie będzie z nim kontaktu. Bo e, zarówno przecież ty, Natalia, jak i my przecież podróżujemy po całym świecie. I e, co za różnica, czy przyleciałem na koncert z Sydney, czy przylecę z Miami? Ko nie ma to żadnej, żadnego takiego jakiegoś większego wyzwania. No, wręcz dla będzie ciekawie. A ja, po, ponieważ jestem, no bardzo lubię i oboje lubimy bardzo podróżować, w związku z tym to jest super wyzwanie e, i poznawanie bardzo wielu fajnych, nowych rzeczy, tak naprawdę od. Od wewnątrz, bo inaczej jest być w Miami na wakacjach. A inaczej tam mieszkać, poznajesz o wiele lepiej miasto, kulturę i w ogóle ludzi. Dowiadujesz się wiele rzeczy ciekawych o nich i o sobie też. E, masz nowe wyzwania. Dla mnie to jest w ogóle fantastyczne, że na przykład e, niedługo czeka mnie egzamin na prawo jazdy amerykańskie. No, nie e, tylko Piotra, I i mnie agatę również. też. Więc super. Zawsze e, to fajnie, nagle, nagle masz, wiesz, po prostu ID i prawo jazdy amerykańskie. Masz tutaj Została różne. W jeszcze. Dokładnie, no, więc jest to fajne. I tam rejestracyjna z pomarańczy. Tak, to... ja sobie zrobię właśnie, bo tam są, ta, Floryda ma takie tablice z pomarańczkami Sunshine State i zrobię sobie właśnie może jakiś rubik albo Kudzi, a ty sobie zrobisz Agatka albo coś, będziemy a, mieli takie fikuśne tablice. No i tak, A, Agata, a, a dla ciebie w tej przeprowadzce yy, to jest taka trochę trudniejsza decyzja podążania trochę, wiesz, za mężem? Czy to jest też coś takiego, co, o czym ty też marzyłaś? Myślę, że to jest może trochę trudniejsza, ponieważ mi jest tu Gdzieś tam bardzo dobrze. Ej, ale A, mi też jest dobrze. Tak, tak ale ty jednak cały jest... czas jakby o tym marzyłeś, prawda? Od dziecka, ponieważ przeżyłeś dużo więcej różnych, um, cięższych powiedzmy chwil, więc jakby masz też inną e, motywację do tego. E, wiesz, każda zmiana łączy się z, z jakimś takim, no może nie że niepokojem, ale e, z niewygodą. Ale z drugiej strony każda zmiana jest też e, mm, konieczna do jakiegoś rozwoju. To prawda. Więc... A zwłaszcza, że tak miało być, bo wszystko się tak, tak układało. Tak, dokładnie, tak wszystko Że, się... e, że ewidentnie jest to znak, że tak miało być, e, bo... To prawda, ja też wierzę, że oboje proces... wierzymy w, w znaki, przeznaczenie, w przeznaczenie. No bo przecież więc... myśmy się spotkali e, przecież nie dlatego, że tak, ta, przypadkiem, ta tylko ta cała, dlatego, cała... że byliśmy sobie przeznaczeni. No, no tak, to, to do to tego jest. będę no. zaraz <laughs> też dążyć. Tak, ale tego, kontynuując... Ale cała przygoda amerykańska rzeczywiście to jest tyle niesamowitych, e, tak pozytywnych... zwanych zbiegów okoliczności, i wszystko nam się e, tak poukładało, Jakby że. Jakby ktoś prowadził, że tak, tak ma być. A więc ja. wierzymy w to, że tak ma być. Wydaje więc... mi się, że po prostu w poprzednim życiu byłem właśnie gdzieś tam umiejscowiony i teraz wracam, tak, bo. Teraz jest tak na etapie wędrówki o... e, więc, e, więc wydaje mi się, że może, może, może właśnie tam powinienem pobyć troszkę, bo mam coś tam do zrobienia. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No dobrze, moja ciekawość została zaspokojona. W takim razie bardzo dziękuję mam za Mam nadzieję, że informację. również e, twoich słuchaczy i naszych mam, słuchaczy. Tak. Mam nadzieję, ale wiecie, ja szczerze mówiąc prowadzę ten podcast też po to, żeby się dowiedzieć takich rzeczy, które ja chcę się dowiedzieć, zwłaszcza mhm. takich inspiracyjnych albo od specjalistów, więc ja nie ukrywam tego, że ja czasami po prostu tak mówię, że pytam dla koleżanki, ja pytam dla siebie tak naprawdę, bo wiecie jak to jest, no, jakby najłatwiej dostać trochę wiedzę ym, w ten sposób. Ale nie trzeba się wstydzić, słuchaj. Prawda? Moi drodzy, no zaprosiłam Was również tutaj dlatego, że obserwuję Was od dawna w Waszych socialach i w ogóle w mediach. Bo Agata, ty tego pewnie nie wiesz, ale w ogóle my byliśmy na jednym wydziale mniej więcej w tym samym czasie na Naprawdę? uniwersytecie. Tak, ja cię pamiętam z korytarza. Naprawdę. Tak. O I jesteście parą, która wbrew różnic, które są między nami, i powiedzmy to wprost, jest to między innymi różnica wieku. Dogadujecie się super i. W... No bo jesteśmy sobie pisani, czy tym... Ty te, te dusze to już. Wiesz. Dobra, nie przerywaj tym... sobie Natalia zada do końca. We wszystkich to... materiałach, które realizujecie razem, wyglądacie na super zgranych. Czy w ogóle temat różnic i podobieństw jest dla Was ym, istotny? Czy które z nich są ważniejsze, czy różnice, czy podobieństwa? Myślę, że to jest bardzo istotny temat, ponieważ yy, podobieństwo, podobieństw mamy bardzo dużo. Różnic też dużo, ale te różnice są takie właśnie, które, które się nawzajem uzupełniają I, i dzięki temu możemy tak być zgrani, ponieważ każdy z nas spełnia jakąś inną rolę w naszym świecie domowym i, i dzięki, temu, dzięki tym różnicom potrafimy, mamy tak jak superbohaterowie super inne moce. Czyli ponieważ ja jestem innym, to mogę załatwić inne rzeczy niż Agata. Agata jest inna, z kolei może zrobić inne rzeczy, których ja nie potrafię zrobić. Więc to wszystko jest bardzo kompatybilne. Są różnice i podobieństwa, A ale też wszystko dodatkowo jest bardzo kompatybilne. Te różnice, jakby nie jesteśmy fanatyczni w tych różnicach, więc yy, nie jest tak, że jakby jak coś mi się nie podoba, no to, albo Piotrowi, no to musi ta druga osoba to zmienić. A jakie są takie największe różnice, które wychodzą w życiu codziennym? wiecie porządek yy, bałagan nie wiem kawa herbata jakieś takie chyba wiecie na, chyba jeżeli chodzi o tę punktualność to to jest ta największa różnica coś co cały czas a czy to jest właśnie zabawne bo Piotr jest e, bardzo punktualny lubi być przed czasem jak już zresztą te, również mogłaś zauważyć a ja uważam, że nigdy się nie spóźnię. I tak też jest, więc jakby koniec końców i tak nigdy I się nie spóźnimy. to jest właśnie świetny przykład na te ale różnice Ale na przykład i dzisiaj, nie, dzisiaj, dzisiaj wychodzimy z domu i Piotr mówi, jedzie, jedziemy się do ciebie 40 parę minut, musimy wyjść już z domu. Ja mówię, okej, okay, ale to przyniesie jeszcze z góry ręczniki, bo muszę wstawić pranie, bo chcę wstawić pranie przed wyjściem, żeby się wyprało. No nie, no to już się spóźnimy. No i, no ale no, no dobrze, pójdę po te ręczniki, zobaczysz. No i co? Oczywiście e, wstawiłam pranie, jedziemy. E, pojawiła się szybsza według Piotra dro droga. I powiedział, że no i, i dojeżdżamy tutaj, jest za siedem I on ja mówi, widzisz, no nie spóźniliśmy się. Ale tak, tylko dlatego, że ja przycisnąłem <grym> i że się pojawiła szybsza droga. Tak, tylko, no że, to no może te... tak, tylko że to jest tak, że właśnie ja wiem, że u mnie się. Tak to jest, że zawsze się tak układa, że ja jednak właśnie się nigdy nie spóźniam. Tak, bo masz mnie właśnie dlatego. No, no, I to jest dobrze. właśnie ten przykład na te różnice i jednocześnie kompatybilność, ponieważ Agacie nie przyjdzie do głowy, że się może spóźnić, ponieważ nie, wie, że ja na tym pre Nie, pilnuję. przychodzi mi i dlatego się nie spóźniam. Mm -hmm. Nawet jak jestem bez ciebie. A punkty wspólne... Nie, z mojej... się, bardzo często się za, za Z mojej perspektywy myślę, że bardzo was łączą te podróże i ta ciekawość świata. Czy to jest prawda? No co tak, was jeszcze, jakby, to jakie jest... macie takie punkty wspólne Mamy może nieoczywiste? Bardzo Sim. dużo punktów wspólnych przede wszystkim chyba jakieś takie e, priorytety. E, co, czemu się uśmiechasz? Ale... Uśmiecham <laughs> się do swoich myśli. A. Po prostu słucham, co mówisz i uśmiecham się, bo jestem uśmiechnięty na co dzień. No właśnie, o. oboje jesteśmy uśmiechnięci raczej. E, wiesz, no to jest chyba tak, że po prostu ciężko mówić, jakby ciężko nazywać te wszystkie rzeczy słowami, ale jakby efekt jest taki, że po prostu nam jest ze sobą dobrze i lubimy te same rzeczy, lubimy podobnych ludzi, e, lubimy właśnie podróżować, co jeszcze lubimy? Co jeszcze mamy? Znaczy, lubimy dużo Dobrze rzeczy. jeść. <laughs> dobrze jeść, o właśnie. E, no i... Co prawda może nie lubimy podobnych filmów, ale to Piotr ogląda swoje, a ja oglądam swoje. Mamy inne, czasie. jakby może niektóre zainteresowania, bo ja bardziej technologia, książki jakieś tam i, i w ogóle bardziej takie gadżety różne elektroniczne. a Agata z kolei gadżetów elektronicznych nie, nie za bardzo. Ja bardziej i jakby... gadżety kuchenne. Tak, więc no różnie to bywa, ale to no, tak jak mów, powiedzieliśmy, że, że uzupełniamy się wzajemnie i myślę, że to jest właśnie... E, fajne. Tak, i te różnice nie przeszkadzają gdzieś Wręcz pomagają czasami, ponieważ człowiek w pewnym wieku, tak, na przykład tak jak ja, e, ma e, e, pewne rzeczy już wie. Szkoda, że oczywiście nie wiedziałem tego 20 lat temu, bo gdybym wiedział 20 lat temu, to bym dzisiaj był po prostu wow. Słuchaj, ale to tak samo ja też żałuję, że ty e... nie wiedziałem rzeczy tych 15 czy 20 tak, lat tak, temu, tak, co wiem teraz. bo to łatwo no, tak no, powiedzieć, no ale nabierasz pewnego doświadczenia, inaczej. mądrości życiowej i mm, pewne rzeczy wiesz, już wiesz, które rzeczy są ważne, a które nie. I to pozwala y, lekceważyć rzeczy nieważne, a skupiać się na ważnych. I, 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 i to jest właśnie fajne. Że, że, i, i myślę, że. Mam Czyli nadzieję, wiesz, gdzie odpuścić po prostu. Wiem, gdzie odpuścić, wiem, co nie ma sensu. I, y, a Agata, mimo że jest y, dwa razy młodsza, to, to, y, to, to jakoś Można instynktownie przysadzań. czuje. No, ale mów, to jest taki komplement, wiesz. I y, y, to, to instynktownie też wie, i gdzieś tam y, właśnie też, nie wiem... Smogę. Ja się, że ja to zawsze wiedziałam akurat, co jest najważniejsze. No może, może dlatego właśnie, że w poprzednim życiu już się tego nauczyliśmy. No na pewno dlatego, no to I już teraz ustaliliśmy. po prostu spotkaliśmy się i to kontynuujemy. Więc z waszej perspektywy, gdzie warto odpuścić w relacji? Co nie jest ważne? A w relacji? Okej, okay, mm. myślałem, że w życiu w ogóle. Mm. Znaczy, na pewno du, pełno rzeczy, pełne które rzeczy. jakby nie są ważne, to jakby możesz zapytać, zadawać konkretne pytanie, i możemy, od... no nie wiem. Mm, bardzo to jest tak dużo ciężko... tego, że ciężko by teraz wymieniać, bo to wszystkie rzeczy. Yy... Znaczy, warto odpuszczać w rzeczach mało istotnych. Y, czyli takich jakichś codziennych drobiazgów, czyli właśnie nie o wiem, której czy bałaganu, wyjechać? czy jakiegoś takiego, to, mm -hmm. to y, akurat można odpuścić. Nie warto odpuszczać w rzeczach y, bardzo istotnych, to znaczy, jeśli chodzi o wierność, miłość, y, wartości taki, wartości y, takiego wspólnego, że rodzina i tak dalej. W tym absolutnie nie można odpuszczać, bo jeśli się odpuści, to to się wszystko mija z celem. Posypie się. Posypie się. A czy w ogóle kłócicie się? Tak, czasami tak. Ale to są takie, I wiesz, o, no, nie mam zdarza, no, na przykład, no właśnie o te wychodzenie, o określonej godzinie, o niewychodzenie, e, o co jeszcze? O to, że, wiesz, kłótnie też Przynajmniej z mojej strony często są spowodowane jakimiś nerwami, które mam. Em, tak, z innych. Z, tak, z z zupełnie innego, no właśnie. Z rzeczy, które właśnie na przykład z tego, że mam dużo na, na, przykład na głowie, albo właśnie ciężko mi odpuścić pewnych rzeczy i to albo mnie stresuje. Albo mi się wydaje, że masz dużo na głowie. Albo mi się wydaje, że no ale jakby no według mnie mam, prawda? Także na, nakręciłam się, że mam dużo na głowie, mam dużo na głowie, lub, bądź też nie mam dużo na głowie i, i to mnie stresuje i wtedy cokolwiek jakby, y, co mi zaburza ten mój Rytm w danej chwili mnie denerwuje albo i nawet wybucham. nie zaburza, ale cokolwiek no. i to też denerwuje i to jest właśnie fajne, bo znaczy, ja staram... jest fa... to nie jest fajne no nie, to jest fajne, że już się nauczyłem właśnie troszeczkę zaśmiać z tego bardziej niż napędzać, bo wtedy się właśnie tworzy kłótnia, jeśli jedno coś tam wybuchnie bo coś mu się wyda, a drugie nie odpuści bo i pójdzie w to bo go się zdenerwuje, bo też ma zły humor albo coś takiego, wtedy się tworzą kłótnie, ale są, są zazwyczaj obzdety no I... na szczęście ja jestem, Piotr raczej się tak nie nakręca niepozytywnie jak ja czy znaczy nie denerwuje się natłokiem różnych obowiązków ja się tylko denerwuję, jeśli Stresuje jest coś takiego, się, co, może, bardziej, co może grozić konsekwencjami na przykład finansowymi bądź prawnymi, no to wtedy się spinam i chcę to jak najszybciej um, wyjaśnić, czyli jakiś na przykład problem z umową, czy jakieś tam sprawy prawne i tak dalej. To, a takimi codziennymi rzeczami staram się nie denerwować. No, no, tak, się no denerwować, nie, codziennymi na się sprawami na się Piotr no to... nie denerwuje, Kompletnie. natomiast y, też potrafisz się denerwować zbyt, jakby bez sensu, jakby zakłada, że coś się właśnie wydarzy złego. No czyli każdy nakręca. ma jakieś swoje ten. I teraz kłótnia powstaje wtedy, kiedy te nakręcania się jakoś ze, tak jak burza, powietrze zimne z ciepłym się gdzieś tam spotka uh -huh. na niebie i leci piorun. No i... Ale tak jak burza, szybko również przechodzi. No właśnie, jaka jest Wasza metoda, jeżeli już powstanie ta kłótnia, czy przemilczymy to sobie minie, w ogóle zapomnimy, czy przegadujemy sprawę na gorąco i ustalamy. No właśnie, ja na przykład tak mam, że y, bardzo często wystarczy mi, bo wiem, że to jest kompletnie bez znaczenia, co się powiedziało, zrobiło i tak dalej. Przynajmniej dla mnie, więc mi czasami pomaga po prostu chwila wyciszenia. A Piotr z kolei. Chciałby przegadać? Tak, ponieważ dla niego to nie jest bez znaczenia, że tak się wydarzyło. Mhm. Jakby te chwila, słowa, szkoda które szkoda padły, mi, ta, tak? mi też w tej chwili tego czasu. Jakby straconego na tę chwilę milczenia. Wolę to szybciej załatwić, żeby ten chwila e, nieporozumień szybciej się skończyła. Nie rzutowała bo na Wasze normalne życie? E, nie, nie, bo. No tak, tak, ale nie właśnie. Będzie, no nie, nie, nam, nie tylko według czas. mnie nie rzutuje i dlatego jakby ja mogę to przemilczeć, a według Piotra. E, jakby trzeba to wyjaśnić, że na pewno te pewne słowa, które na przykład mogły paść, to nie mają takiego znaczenia. Aha, to raz, ale to dwa raz. też mi zależy na czasie, żeby jak najszybciej skrócić ten czas. Ale czas by był podobny, z... Piotr. Jakbyś mnie zostawił czasami nie. w spokoju, to, to by było podobne. E, tylko to ty byś miał przykład, inny efekt. To tak, to... chodzi mi też o mój czas, czyli czas twórczy, jakiś tam ten, żeby się przestać tym przejmować, tylko skupić się już na, na ważniejszych rzeczach. Jakby Szkoda mi tracenia emocji na, właśnie na, na jakieś takie złe... Złe emocje. Ja jestem chyba gdzieś pomiędzy wami, w tej, w tej, tak. No. Um, moi drodzy, yy, a czy opowiedzielibyście mi o tym, jak się poznaliście? Bo to jest taka yy, już mityczna historia, trochę. No już tak, no. no może Ty to opowiedz? Ja mam opowiedzieć. No, po raz 1288. Poznaliśmy się bardzo dawno temu, w 2005 roku w sierpniu podczas zgrupowania do finału Miss Polonia 2005, w którym to brałam udział. E nad Zalewem Zegrzyńskim. Było, było zgrupowanie, ja e, byłem szefem muzycznym, bo kiedyś e, robiono takie imprezy na tak zwanym wypasie. No Czy... nie, to powiem Ci, że to ten rok był wybitny, tak. jeżeli chodzi o Więc wypas. Oprócz tego, że e, e, wszystkich innych rzeczy zatrudniono również właśnie zespół rozbudowany zespół muzyczny, kierownika muzycznego w mojej osobie, i ja przygotowywałem wszystkie całą oprawę muzyczną i również grałem i dyrygowałem podczas finału, w związku z tym. To było. Takie światowe, tak. światowe, popowe, natomiast zagrane przez orkiestrę i dyrygowane Moją, tak. przez Piotra. I, 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 byłem na, I tam się poznaliśmy, kiedy przyjechałem na jedną z prób, bo mu, trzeba było takie próby robić, rozmawiać z reżyserem i przyjechałem motocyklem na za, Nadzalec Zegrzyński i, i właśnie... Co akurat nie miało żadnego znaczenia? Nie. <laughs> Zależy dla kogo, jak dla mnie, było, dla mnie miało znaczenie, ponieważ bardzo lubiłem jeździć na motocyklu. A i byłeś wtedy po wypadku, więc w sumie mogłeś z powrotem wejść na ten motocykl. Tak, już się cieszyłem, że mogę z powrotem jeździć, że się poskładałem z połamania, więc, więc byłem na tym motocyklu i poznałem Agatkę, to było w stołówce Podczas przerwy, podczas jedzenia. I czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Więc no to ciężko powiedzieć, tak chyba, że miłość od pierwszego, bo każdy, każdy to inaczej rozumie. Myślę, że w takim momencie się nie myśli o tym, czy to jest miłość, czy nie, tylko reaguje się na pewną chemię i sygnały, które em, em, wysyła organizm. Ja po prostu no od razu coś poczułem, takiego, że to jest wyjątkowa osoba i Widocznie, tak jak mówię, że te sygnały gdzieś tam z tych poprzednich żyć, z jakichś moich, tych właśnie mi twoja dały istotny taki impuls, że y, y, pamiętaj, to jest ta osoba. O. Że skądś ją pamiętasz. No, że skądś pamiętam i że, że powinienem bardzo, bardzo spróbować y, y, nawiązać kontakt. No ja nie miałam takich sygnałów, ale byłam trochę młodsza, więc... Zresztą Agata jest o wiele młodszą duszą, ja jestem dziewiątką, ona jest trójką y, w numerologii. Ja również jestem dziewiątką, dzień dobry. No właśnie. No, i, i jakby dlatego, jakby ode mnie to wyszło, ym, ponieważ no, ja miałem tę misję, widocznie, żeby, żeby jakby to przekazać Agatce. Te radosne nowiny. Że, że będziemy razem i będziemy mieli dzieci. Tak, właśnie tak było. I wyszła z tego po prostu miłość życia. No, oby. Znaczy, no chyba no tak. tak no. Oby, no. Albo czujesz, że jest to miłość życia, no, albo nie czujesz, czuję, no co, oby. ale wiesz, szczęście że się, że się nie skończyło, no więc mamy nadzieję, no. Jak to? Ale no, co za różnica, czy się skończyło, czy się... Bo czujesz w danym momencie tak, albo nie. No tak, Bez no sensu, w danym momencie. Oj, zadałam jak... niebezpieczne nie, pytanie. Nie, nie, to jest dobre, tylko to jest fajne, bo Agata myśli, że to, jak umrze, to to wtedy stwierdzi, tak, to była miłość. Nie, tak, tak, no, 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 Oczywiście, że jest to miłość życia, ale no wiesz, właśnie. no. Oby tak zostało. No Jak? Zresztą Nawet... chodzi o to, że czasami tak jest, że potem ktoś mówi, wchodzi, coś się tam odpukać, wydarzy, i potem znowu kolejna miłość życia, kolejna nie, miłość życia, kolejna nie, miłość życia. Nie, nie, nie. Więc... No to dopiero wiesz, to, to tak, się, tak się nie może wydarzyć. No, ja wiem, że nie. Jaka jest Wasza opinia na temat właśnie miłości? Czy mamy, znajdujemy taką, Waszym zdaniem, jedną wiecie, właśnie miłość życia, czy możemy mieć ich po kolei, na przykład pięć, i one są wszystkie równoważne? Czy znajdujemy tą jedną wyjątkową osobę, na którą czekamy? Według mnie tak. Ale... Według mnie też, ale to różnie pewnie bywa, każdy jest inny, ja nie oceniam, bo, bo, bo um, wydaje mi się, że jedną, a e, to, ta, to, co niektórzy uważają za równoważność różnych miłości, jest po prostu tym, że jeszcze nie znaleźli tej jednej. Tej jednej wielkiej. Tak, tak mi się wydaje. E, I. I jeśli coś się kończy i potem się czuje również to samo uczucie, to znaczy, że tamta nie była jednak tą miłością życia, skoro jest równoważna do tej, tak mi się wydaje. Mi też się tak wydaje, tak. ale ja to mało wiem, mam mało doświadczenia w tym temacie, więc Agata, dwie córki już, mąż, wiadomo, że masz doświadczenie, no daj spokój. Nie, nie, nie mam doświadczenia sobie. z jakimiś innymi miłościami, o to mi chodziło. A zwłaszcza życia. A zwłaszcza życia. Świetna odpowiedź. Je, nagroda się należy co najmniej porozszerzone, prawda? No. Zawsze się należy. Zawsze, na się, na, zawsze się należy nagroda. <laughs> tak. A um, czy bylibyście mi w stanie powiedzieć, po czym poznać, że to jest właśnie ta, ta, ta miłość, ta, ta duża, ta właściwa? Czy jest hmm. łatwo na przykład? Się okazuje, czy może to doświadczenie w tym temacie? Hmm. To, a, a poza tym piękniej mówisz. Więc. Wszystko się składa, wiesz, jakby wszystkie zbiegi okoliczności jest super łatwo, lekko i płyniecie, czy może czuje się coś wyjątkowego, czy po prostu ten plan się staje jakiś jasny. Powiem ci tak, że y, na pewno każdy też to inaczej odczuwa, więc ja mogę myśleć mówić tylko o swoich odczuciach. Ja zawsze przez większość życia bałem się małżeństwa. A tu na przykład wiedziałem, że absolutnie tak. Ja to się e, boję. No więc właśnie. Ale czego ty się boisz? Poczekaj, dojdę do tego właśnie. Mogę ci całą listę przedstawić. Okay. Tak. E, I e, więc będę mówił tylko o sobie. Mhm. E, u mnie to jest tak, że ja że to po prostu poczujesz. Jeśli. Jeśli, wydaje mi się, że każdy to w pewnym momencie poczuje, że, że naprawdę no, na 100% wchodzi w to i tak dalej, będzie to tak silne, silne uczucie, że będzie wiadomo, że to jest właśnie ta miłość życia. Tak mi się wydaje, bo na przykład, tak jak mówię, że ja się całe życie bałem małżeństwa, w ogóle nie wyobrażałem sobie, żebym miał żonę i dzieci, w ogóle skąd, w ogóle jak to, a tutaj absolutnie wiedziałem, że tak. Od początku wiedziałem, że tak, że mogę w to pójść. Żaden strach nie jest istotny. Czyli widocznie u mnie zadziałało to właśnie, że e, odblokowało, cię, odblokowało mi się myślę. coś, właśnie, że to, to był znak, nie wiem, od mojego anioła stróża, że właśnie tak, tak koniecznie było tak, si tak silne przeświadczenie o słuszności tej decyzji że nie było żadnych wątpliwości, czyli wiedziałem, że skoro, skoro nie ma takich absolutnie, no nawet gdybym rozkminiał, to nie wiadomo, na 100 sto, sto sposobów nie było żadnej wątpliwości, czyli to był sygnał na to, że to jest to. Poza tym, tak naprawdę, wiesz, bo na początku zawsze jest zauroczenie, zakochanie i dopiero potem jest to życie, takie codzienne. I zauroczenie przemija, zakochanie przemija, no, uroda przemija, no może nie w każdym wypadku, w naszym wypadku nie przemija uroda. <grym> Natomiast to, co się liczy później, co łatwo sprawdzić, to że jak się mieszka ze sobą, żyje się ze sobą, i codziennie rano się człowiek budzi koło swojego najlepszego przyjaciela, że, że naprawdę nie tylko się kocha, ale także się lubi tę osobę bardzo, to znaczy, że to jest to. I to, to jest moim zdaniem ten sygnał, że to jest właśnie to, bo jakby. Nie wstydźmy mówić się, że kocham. Nie wstydźmy mówić się, kocham cię, bo to jest bardzo ważne, bo jak nie będziemy tego mówić, to ta nasza miłość może przejść gdzieś tam obok i nigdy jej nie spotkamy i to jest w ogóle tragedia wtedy. Więc absolutnie nie bać się wyrażać swoich emocji, nie bać się okazywać uczuć, nie bać się zakochania, tylko właśnie potem pobyć ze sobą i zobaczyć, bo jeśli jest naprawdę tak, że po prostu się cieszysz każdym dniem, to znaczy, że warto, że, że to jest chyba to. Jak ci tego słucha, Gata? No, Już to w sumie słyszałam. Gada, słyszała, ale, no, ale... Tak tak, no jeszcze, tak, nie? mi się w ogóle Piotra bardzo dobrze słucha, więc e, więc niech mówi dalej. No, także, także wydaje mi się, że to jest jakaś tam recepta na to, żeby jak sprawdzić, czy to jest właściwa osoba. Po prostu poczułeś to od początku. I raz, że poczem od początku, po czym zostało to zweryfikowane przez codzienność? Mhm. Bo tak naprawdę dla związku najtrudniejsza jest co, codzienność, bo jest bardzo dużo rzeczy, zwłaszcza jak są dzieci, jeszcze i teraz ostatni pies, i, i wszystko, że po prostu naprawdę jest y, y, taki zasuwanie od rana do wieczora, co bywa czasami frustrujące, bo nie ma czasu na jakieś tam y, inne rzeczy, na to, co, rzeczy. By się chciało, na to co by się chciało. I mimo to, jeśli jest radość z tego, to znaczy, że, że to jest właściwa osoba, bo bo gdybyśmy mieli obok siebie kogoś, kto nas nie wiem, z kim się czujemy źle, no to nie dalibyśmy rady zrobić tego wszystkiego, bo, bo byśmy byli po prostu sfrustrowani i nie chciałoby się nam, no nie fajnie by było. Wiele osób mówi, że dla związków ten krytyczny moment to jest właśnie ta chwila, kiedy mija ten okres takiego euforycznego zachowania, ten taki ta honeymoon face. I też czytam sporo o tym, że w dzisiejszym świecie sporo związków się po prostu rozpada przez to, że wychodzą z tej fazy tych wielkich emocji i nie do końca wiedzą właśnie, jak wejść w codzienność. Nie chce się może pracować nad hmm. tym. Bo to nie jest tak, że to się samo dzieje. Trzeba nad tym naprawdę ciężko pracować. To tak jak z własną firmą nie, 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 nie odniesiesz sukcesu, jeśli po prostu sobie założysz firmę i będziesz siedział do, do góry, brzuchem leżał i nic nie, nie robić. To, to jest bardzo ciężka praca nad, nad związkiem jak ona wygląda na co dzień jak, jak w, w ogóle u was było mnie, to przejście. Nie, bo tak no. się milczysz. <laughs> Słucham Agata, Agata to... lubi milczeć w ogóle. Tak, tak, bardzo prawda. mało mówi. W domu, ja, w I to też w Piotra czasami dziwi, że czy dziwi, mówi, że może, nie wiem, porozmawiamy o czymś, a ja jakby mi wystarczy obecność. Eee, tak. mój chłopak byłby najszczęśliwszy na świecie, gdybym jakby miała twoją strategię w mówieniu. Ale <laughs> to też jest inna, spra zdradnia. inna sprawa, że my się bardzo często rozumiemy bez słów, czyli jakby tyle tak, No to jest jedna sprawa, że druga sprawa też jest właśnie super że bardzo się komfortowo czujesz właśnie w milczeniu ze sobą. Tak, że Czy można, po... ja tak że, mam. że, że, że... że tak. super jest, że jakby nie muszę na siłę wymyślać tematów do rozmów, bo po prostu mi wystarczy, że ja jestem obok, znaczy, że e Piotr jest i obok. to jest też fajne właśnie ta kompatybilność w porozumiewaniu się bez słów, czyli tej telepatii. Że na przykład jak jesteśmy znaczy, w towarzystwie energii, no energii jak jesteśmy w towarzystwie i chcemy kogoś obgadać, na przykład to nie musimy nic <laughs> mówić, bo tylko się porozumiewamy myślami i wszystko wiemy. I to jest fajne, bo nikt się nie. <laughs> tak, no, bardzo dobrze się znamy. To tak, jest tak, niesamowite. Tak, jak, tak, jak, to... jak bardzo dobrze ja się dokładnie znamy. Wiem. Ale to tak też samo dlatego, aga. że bardzo dużo czasu ze sobą spędzamy. Bo tak samo ja też bardzo dobrze znam swoje e, dzieci i to jest też niesamowite. Bo mam taką samą mniej więcej e, taką nić połączenia ze swoją starszą córką. I ona jest po prostu e, czasami tak zaskoczona, skąd ja to wiem, nie? I mówię, Helena, tobie będzie bardzo ciężko cokolwiek przede ukryć. mną ukryć, bo, no, bo jest po pierwsze bardzo do mnie podobna i po prostu wszystko robi to samo, co ja robiłam e, w jej wieku. Gdzieś tam rozkminia w taki podobny sposób, no to jeszcze właśnie. Też ze sobą jesteśmy ze bardzo dużo czasu, więc jak jesteś ze sobą, to łatwo się właśnie poznać dobrze. I to jest nasza, uważam, też mocna strona, że mamy i, i nasze szczęście, że, że możemy ze sobą spędzać bardzo dużo czasu. Tak. Jeżeli chodzi o tą pracę, właśnie w mm. relacji i związku, to mnie bardzo mnie to interesuje. Jak to u Was wyglądało? Jak wygląda praca nad związkiem? Jak wygląda Mówa przejście się, z tej ja fazy, fazy zakochania, zatać, jak, do tej jak wygląda nor... praca? Do bo tej ja, ja za bardzo, to chyba ty pracujesz, bo ja szczerze mówię. Nie, no to ja nie, nie zauważam ja, tej pracy. Dobrze, bo bardzo. to nie chodzi o to, że to masz e, naprawić tak jak mur, mur e, nie wiem, ceglany albo kran w kuchni, bo to nie, nie na tym polega. Nie, to nie, że praca, tylko w momencie, kiedy właśnie masz ustalone te swoje priorytety, e, wiesz, co jest dla ciebie najważniejsze. To po prostu się tego trzymasz. I o to i dbasz, ale to musisz. Dbasz. Ale to jest taka praca trochę jak w psychoterapii, że się nazywa praca, ale no to tak, nie jest no, praca przy biurku. Rozmawiasz. Czyli jakby musisz poświęcić czas, żeby zastanowić się nad czymś, żeby zmienić może coś w sobie żeby... Przede wszystkim, żeby się komunikować. Komunikować. Nie? Czyli to jest ta pra praca, czyli jakby praca no, nie w biurze, tylko praca w sensie myśli, e, poświęcenia części siebie i poświęcenia swojego czasu na to, żeby coś udoskonalić i żeby, 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 żeby dbać o coś. No a najważniejsza właśnie w tym wszystkim jest komunikacja, bo bardzo też ja ostatnio zauważyłam, po... jakby kończą się jakieś związki moich znajomych że nagle po prostu, na przykład on się wyprowadza i stwierdził, że mu to jednak życie nie odpowiada. A ona mówi, ale przecież wszystko było dobrze, w ogóle nic nie mówi, że jest źle, nie? No Więc i to jest, to jest człowiek właśnie Człowiek po prostu słabe, w sobie bo... gdzieś ten. tam coś rozkminia i nie mówi o tym, po czym dochodzi już do takiego do momentu, ciamy. że już nie daje mhm. rady i mówi koniec, nie? A druga osoba w ogóle nie wie po prostu, co było nie tak. To właśnie zabrakło tej pracy, czyli poświęcenia czasu, żeby porozmawiać ze sobą. Z mojej perspektywy i trochę też wydaje mi się, że się trochę otworzyć. też właśnie to jest to, o czym wy mówicie, że... Wiecie, na tym etapie takiego zakochania i tych wielkich emocji, to, co nas łączy, to, są, to jest to przyciąganie po prostu takie emocjonalne i fizyczne. I wydaje mi się, że przez ten czas, kiedy ono gdzieś tam sobie powoli się do tego um, optymalnego poziomu wyrównuje, my mamy ten czas, żeby zbudować to wszystko, co nas będzie łączyć ponad to. Mhm. Czyli właśnie przyjaźń, czyli jakąś wspólnotę zainteresowań, czyli na przykład w Waszym przypadku też chyba rodzinę. Wszystko, co. Będzie wspólne, ponadto takie emocjonalne, mhm. hormonalne, bym powiedziała, nawet zakochanie. Tak to trochę z mojej perspektywy wygląda. Pewnie też to jest racja, bo ja myślę, że to nie ma jednego sposobu, mhm. więc każdy ma na to inny chyba sposób. Yy, inaczej do, do czegoś dochodzi. Ważny, ważny jest cel, czyli albo efekt, bo. Możemy sobie I to na... też, już no, pewnie inaczej jest, jakby inne ma podejście osoba, która właśnie ma ileś ze sobą, nie wiem, niepowodzeń w związku i na przykład wie, że mogła, pewne, znaczy zawsze jest, znaczy zawsze jest wina gdzieś tam po dwóch stronach, tak, większa lub mniejsza. I, I może na przykład na sobą pracować, żeby właśnie wie, że będzie musiała coś innego, jakby coś w sobie zmienić, żeby znowu nie doszło do tego samego, co, co było. Albo znaleźć e, właśnie tę jedyną, jedy, jedną, jedyną osobę, która idealnie się no pasuje pasuje wszystkie. No właśnie, bo na przykład ja no nie miałam tak, nie? jakby pojawił się Piotr i, i, i gdzieś tam nie, nie, nie było tak, że kurczę, no to muszę w takim razie. Żeby tego nie schrzanić, nie wiem, zrobić to, tamto. Ja tamto. też nie miałem tak, że musiałem coś tam za dużo zmieniać. Tak, 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 więc mhm. no to, to właśnie też to jest kolejny punkt do tego, jak poznać, czy to jest właściwa osoba, że naprawdę nie musisz siebie zmieniać, a jednocześnie jest wszystko okej. Okay. Hmm. Y i bo ja nie mówię tam o jakichś drobnych zmianach, że, że nauczyć się na przykład, nie wiem, ja, ta osoba lubi, żeby wyrzucać śmieci, nie wiem, o ósmej czy coś takiego okej, okay, nie ma problemu. Może być o 8, to są takie drobiazgi. To taki... wiesz, jak Piotrowi powiesz, że o ósmej, to to będzie ósma, nie? Tak. Albo ty, ty powiesz, że coś zrobisz o siódmej, to będzie oczekiwał, że naprawdę to będzie siódma. To e, tak, jest, bo ja bardzo żartów. poważnie podchodzę do danego słowa. Natomiast, I natomiast do godzin. ale to jest właśnie to, że wydaje mi się, że sygnał, że jesteśmy sobie przeznaczeni jest to, że nie musimy się za bardzo zmieniać jednocześnie wszystko gra. A z drugiej strony też y, potrafimy się właśnie śmiać z tych rzeczy. E, mm -hmm, to jakby prawda. nikt nie jest, jakby nie, nie, nie mamy, znaczy no mamy dystans. Do mamy siebie. też specyficzne poczucie humoru, i to niektórych naszych znajomych y, albo nieznajomych czasami y, denerwuje bądź y, uraża ich uczucia jakieś tam y, ogólne, bo my jesteśmy dosyć <noise> sarkastyczni i tacy ogólne, y, no, nie przebieramy czasami w słowach, jeśli jest dobry dowcip. Nauczyliśmy się tego, ja się przynajmniej nauczyłem, że już nigdy nie żartuję sobie z jakiejś osoby. Chociażby... Znaczy, nie no, w ogóle żartować z osób się tak, nie nie Tak, Ale ja kiedyś po prostu mi się wydawało, że jeśli jakiś na przykład żart jest strasznie śmieszny, a dotyka jakiejś innej osoby, to to powiem, bo to jest tak śmieszne, że po prostu szkoda ten. No nie każdy na to dobrze reaguje, więc się już na nauczyłem, że e, e, żartuję albo o, o niczym, e, o, o, nie o konkretnych osobach, albo o sobie. I wtedy jest ok. E, natomiast ja bardzo często żartuję, bo mi się na przykład jakaś gra słów spodoba albo coś śmiesznego mi przyjdzie do głowy i to mówię. Um, bardzo często te żarty śmieszą tylko ciebie. Tak, Ale bardzo dobrze. No to jak kogoś nie śmieszą, to niech się trochę dokształci. No. Przepraszam. No. To, to jest, trzeba być jakimś tam wzorem dla, dla innych, żeby ich troszeczkę do przodu ten. Dobra, tak, to był jeden z takich żartów. Nie, ale znał, naprawdę, czyli, jakby czyli... też właśnie, naprawdę mamy dużo dystansu i to też Piotr ma dużo dystansu, bo na przykład ostatnio Helena zaczęła sobie. Już tak jest na granicy, uważam e, dobrego jakiegoś takiego, no nie wiem, nie że smaku, ale. E, Dobry nie obyczajów, tylko, tylko jakby grzeczności. Grzeczności? Znaczy, no nie wiem, jak to na teraz nazwać, żeby to dobrze zabrzmiało i żeby wiadomo o co chodzi, ale zaczęłam sobie mocno żartować z Piotra. I tak, że już po prostu uważam, że sami, no, przegina. że się no, że sobie... mamy. No. Ja oh, to od mówię, od mamy, że, że jest idealną kopią mamy, co też właśnie potem, to co też jest dobre, bo potem mama będzie miała dokładne lustro. I, A ja i, już mam. Ja no i też. będzie miała dokładnie to samo, co, co karma wraca, nie? I, 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 i Helena po prostu nie załatwia no, obydwo... mamę jej własnymi odzywkami już teraz. Jest dosyć bardzo inteligentna, Helenka jest i, i się nauczyła tak y, takie riposty dawać, właśnie w stylu Agaty, że dokładnie jak Agata coś mówi, to ona Agatą ją załatwia po prostu No totalnie. tak, ale o, ja. na co ja oczywiście czasem się może wkurzam, ale z drugiej strony cieszę się, że właśnie że no ma rację, tak? Ma, że, nie, znaczy, też, cieszy... że, że nie będzie jakąś taką dziewczynką, która da sobie wejść na głowę. Mam nadzieję, że, że, że po prostu że to jej pozwoli ta inteligencja i i, i jakaś właśnie taka pewność siebie, mam nadzieję, którą będzie, bo, bo, bo to się nabywa przez lata. Ja pewności siebie nabyłem po wielu, wielu latach, bo cały czas byłem niepewny siebie. Natomiast mam nadzieję, że to jej ją uchroni przed jakimiś głupimi sytuacjami, bo będzie miała um, trzeźwość umysłu, nawet jeśli w pierwszym momencie straci tę trzeźwość, to potem jakoś. Straci, straci. No wiadomo, że straci, <laughs> bo każdy traci, ale, ale potem zobaczy, że coś się nie halo, na przykład jeśli to będzie nie halo. Jeżeli jesteśmy przy temacie dzieci, czy w ogóle wychowanie dzieci było dla was to, jak będziecie je wychowywać, było to dla was bardzo um, spójne między wami i to była zgoda, czy mieliście trochę inne wizje Nie na, rozmawialiśmy tę na ten temat ze sobą? o. Czy no intuicyjnie w ogóle? Tak, bardzo. Nas jest wszystko, totalnie intuicyjnie. W ogóle nie prowadzimy takich ze sobą rozmów. No to Piotr, to co uważasz, co będziemy, znaczy oczywiście dyskutujemy, nie wiem, pójście do szkoły, czy czy jakieś takie kroki, które no, mogą wpłynąć, znaczy yy, musimy podjąć jakieś kroki, żeby tam coś tam się wydarzyło w przyszłości, no to tak, ale nie jest tak, że no nie wiem, chciałabym być taką mamą, a chciałabym, żebyś był takim tatą, chciałabym, żebyśmy tutaj, wiesz, jak ja coś powiem, to żebyś nigdy tego nie negował. Nie, no w ogóle nie było takich ustaleń nigdy, w ogóle na żaden temat. Intuicyjnie. Więc... Intuicyjnie, a, a właśnie tak jak mówisz, że żebyś nie negował utrzymywanie autorytetu przy dzieciach, czy to w ogóle jest... Ym... Realne, u was przy tym poczuciu humoru i przy tym dystansie? Ym, a czy wiesz, co u nas jest? Właśnie mamy taką bardzo w sumie luźną relację z naszymi dziećmi. Tak mm, jak ja powiedziałam, przez to, że właśnie to, co ostatnio Helena robi, no to teoretycznie można powiedzieć, no kurczę, że no, gdzie, gdzie ona tak sobie pozwala, do taty, że jakiś tutaj szacunek powinien być. Ale z drugiej strony, ym, no, jesteśmy raczej zgodni, nie? więc nie jest tak, że. Jak ja coś, nie wiem, robię złego, no to Piotr. Yy, a czy nie złego, tylko jak ja na przykład coś powiem, że, że ma być zrobione, no to Piotr mówi, a nie, tam mama, tam nie musicie się słuchać, tam zróbcie nie, coś. Nie, nie, no, tak, tak, nie Takich można. Takich rzeczy mówić. w ogóle nie ma. Ale generalnie u nas jest tak, że Agata jest zły policjant, ja jestem dobry policjant. Czyli Agata bardziej te dzieci tam. No, no ale yy, ostatnio, powiedzisz, że. No, no, no nie, tak to znaczy inaczej. Ja jestem takim człowiekiem, yy, którego ciężko wyprowadzić z równowagi. Ale można. Ale można, i jak już się mnie wyprowadzi, to po prostu wtedy jest szał. Znaczy, w sensie jest naprawdę ja piorunek. lecą. Tak, muszę e, nie to, żebym trochę... komuś coś zrobił, tylko w sensie, że naprawdę po prostu staje się bardzo stanowczy. Tylko z drugiej strony, właśnie, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, o dzieci, to jest to trochę śmieszne, bo one wiedzą, że to jest trochę. Te, że... Nie, znaczy piotr jest, ale wiesz co? piotr jest na skraju, a dzieci po prostu. Nie, no czasami nie, bo, 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 bo jak, 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 mówi, jak po prostu jest groźba zabrania telefonu albo iPada, to jednak. To... Na kto jest to jest rozumiem najwyższa Dzisiaj groźba. Najwyższa groźba może być w zależny, zależności od tego, kto to no jest. No tak, bo jak mówisz, rozszarpie cię, to jest raczej mało rzeczy realna. Groźba. Nie, ale <mów> to jest dla żartów, przez ten Tak, mówisz, to jest wtedy śmieszne. No tak, więc wszystko generalnie można obrócić w dobry nastrój i tak dalej. trzeba, no bo takie emocje nie są dobre. Bo większość tych rzeczy, które, które tak jak mówię, są czasami nerwy, to są bzdety. <ncer lub men> Ile z tych historii, które pokazujecie w swoich social mediach, y, takich rodzinnych, to jest prawda? Bo ludzie się nad tym zastanawiają, dostawałam takie, wiecie, y, otworzyłam okienko pytań. Ale... Czy to jest, Rodziny, są reżyserowane jakieś sytuacje? Czy to, jest, no, wymyślane, no to, no to, czy to jest tańce? Takie, wiadomo, no to że tańce są... wiadomo, że tańce, wiadomo, że jest, no musimy wymyślić choreografię i tak dalej, ale istotą tego tańca jest nasza wspólna chęć spędzania czasu i, i miłości i to nie jest reżyserowane, bo to nie zatańczylibyśmy Nikt gdybyśmy... go nie zmusza. Nie, nie, nie. nie. nie no dlatego na przykład teraz tych tańców jest mniej, no bo. Bo wiadomo, że po pierwsze dziewczyny mają e, trochę mniej czasu, po drugie uważają, że wszystko jest cringe'owe. E, <laughs> czyli się jeszcze? pojawiły takie bardzo silne opinie, rozumiem, na, te, na temat w ogóle tak, wszystkich sociali. No, wiesz co, to też wiadomo, że no, mają jakichś kolegów, koleżanki i uważają, że pewnych rzeczy no, może niekoniecznie będzie fajnie Ale to się robić. Ale wiesz co, też, też się uczą tego, że, że właśnie, że to kompletnie nie ma znaczenia. Właśnie, i to jest jedna, rzecz, jedna z rzeczy, którą warto nauczyć. Dzieci i którą my staramy się im wpajać, którego na przykład, które, której nikt na przykład nie wcześniej nie nauczył, a ja się dopiero musiałem tego nauczyć w życiu, że nie ma to żadnego, kompletnie żadnego znaczenia, co inni ludzie myślą i mówią o tobie. Bo wiesz, czasami na przykład coś nagramy, co jest, co jest mhm. załóżmy zabawne i ono, mówią, no tak, no trochę cringe, albo jakie jest to drugie słowo, co one ostatnio mówią? Nie wiem. Zapomniałam, na no, jakieś tam słowo. No, ja pewnie go nad nie słyszałam, bo Ej, nie w mam razie bo, z tą, bo, tą bo, grupą I, i, i wiekową. ale wiedzą, że to jest tak fajne z drugiej strony, mhm. naprawdę samo w sobie jest tak fajne, że dobra, to puść to, nie? Mhm. Jakby jest. I okay. nieważne, nie, nie że potem będą koledzy czy koleżanki coś tam mówić, się śmiać. Dlatego to kompletnie znajdą i tak i, powód zawsze. I nie ma to żadnego znaczenia i to warto uczyć dzieci od początku. Nie myśl, nieważne jest to, co myślą lub mówią o tobie inni. Jest kompletnie nieważne. Trzeba to lekceważyć i robić tylko to, co ty czujesz. To jest bardzo ważne, a bardzo trudne, bo często dzieci są pod wpływem e, Tak grup no boją w się robić cokolwiek, bo boją, boją się, się jak bo, to, za, za, za to, to zostanie odebrane, ocenione, no, A właśnie pewnie. to jest bardzo istotne, żeby kompletnie się tym nie przejmować. to jest, to jest mega ważne. To jest w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem, że jesteście w stanie nauczyć takich rzeczy dzieci, że 20-30-latkowie się, nie... się cały czas borykają z takimi historiami, wieszcie, tak. co powiedzmy. No, ale to właśnie oni. jest to, że myślę, że wiesz, najlepiej człowiek się uczy przez obserwację, jak widzi, widzą dzieci, że coś jakby działa w tym naszym wypadku, i jednak w nas jest też taka duża siła. No, też właśnie a propos tej przeprowadzki dużo osób tam pyta, ale to dziewczynki nie będą tęskniły za koleżankami jak to tak pojechać i po prostu właśnie e, zmieniać środowisko jakby dla, dla nas wszystkich najważniejsze jest to, że jesteśmy razem, a nie koleżanki no jedne koleżanki są, za chwilę nie ma koleżanek za chwilę po prostu twoja przyjaciółka się okazuje najgorszą po prostu no. e, czyli jesteście trochę małko. taką rodziną no. w ogóle wiecie, my przeciwko światu Taką jesteście rodziną drużyny? Nie, to nie, że przeciwko światu, światu tylko, tylko, tylko tacy, dla nas tacy, najważniejsze. Że my, jest nie, że my w im, świecie, nie, o może tak, my, my w świecie, świecie bo nie, absolutnie nie przeciwko. To taki miałam, ja, wiecie, to jest taka kalka językowa, chyba że we against the World, tak? W takim tak. sensie, że jesteście druży, drużyną trochę. Tak, to jest nie? najważniejsze Jesteśmy i dzięki drużyną. temu możemy być gdziekolwiek chcemy na świecie, byliby razem, bo się wszędzie odnajdziemy, bo to jest jakby dziewczyny świetnie mówią po angielsku, jak, jak rodowite. Angielki lub Amerykanki, ponieważ od początku y, chodziły do szkoły brytyjskiej. W związku z tym, y, dla nich bycie czy w Australii, czy w Ameryce jest totalnie naturalne, e, naturalne mhm. ponieważ m, mówią równorzędnie do polskiego po angielsku, więc jest to dla nich totalnie naturalne. Łatwo im dzięki temu nawiąz nawiązywać kontakty, y, więc y, i przyzwyczajone są, ponieważ w ogóle na przykład, do zmian są. Do zmian, przyzwyczajone. Bo, ponieważ w szkole brytyjskiej co roku jest zupełnie inna, inna klasa, jest, jest mieszana, żeby właśnie przyzwyczaić. Dzieci do zmian. Przez do to, tego... że są dzieci ekspatów, no to one często zmieniają szkoły, także tak. największe przyjaciółki po prostu z dnia mogą wyjechać do innego kraju i to jest fajne, że po prostu e, to jest fajne, a z drugiej strony to jest nie do pomyślenia, no bo my, znaczy nie wiem jak ty, ale rzeczywiście ja byłam tak wychowywana, że wszystko było raczej cały czas takie no, samo, no, I to, to jest bardzo ważna I umiejętność. I potem właśnie była tragedia, jak cokolwiek tak. się zmieniło. I to jest bardzo ważna umiejętność, której należy się uczyć w dzisiejszych czasach właśnie tej elastyczności, tak, bo nie tam zawód jakiś się wyuczysz czy coś, tak nie, że w każdej chwili możesz się przenieść, w każdej chwili możesz coś zmienić, bo świat się tak zmienia, że w tej chwili największą umiejętnością jest to, te zmia umiejętność Adaptacja. zmian, adaptacji, <laughs> przystosowania się do nowych warunków, bo nigdy nie wiesz, e, gdzie wylądujesz za chwilę, co się stanie, e, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny, czy będzie kryzys, czy nie będzie kryzysu. Musisz być na to odporny, a będziesz odporna odporna, odporny w ten sposób, że będziesz, nauczysz się natychmiastowej adaptacji do, do określonych warunków i nie poddawania się. A żeby to zrobić, to właśnie warto mieć dużo zmian i dużo doświadczeń tak. różnych i to jest bardzo fajna szkoła, uważam, życia i dla dziewczynek, i dla nas Więc też. cokolwiek, jakkolwiek się ten nasz wyjazd nie skończy, to na pewno e, przyniesie dużo nowych doświadczeń i dużo nauki. Tak. Jak ja patrzę na takie pokolenie, właśnie na przykład Waszych córek, to trochę im zazdroszczę tego, że one już żyją i dorastają w ogóle w innym świecie. I oczywiście, że są jakby plusy i minusy, bo w każdej sytuacji są plusy i minusy, ale wydaje mi się, że dopiero to pokolenie ich jest takie totalnie. Nie wiem, no wolne mi przychodzi do głowy w ogóle określenie w tym, gdzie mogą, gdzie chcą mm. mieszkać, co chcą robić, że jakby podążają za tym, co... Wiesz, to się okaże, co, co wyrośnie z tego pokolenia, na pewno? Tak, ale moim zdaniem wcale nie są wolne, bo y, stopie, y, po prostu sposób y, tej braku wolności się różni, y, ponieważ każdy z nas. Moim, moim, za moich czasów, kiedy ja byłem dzieckiem, no to była komuna jeszcze i ta wolność była określona tym, czy udać się wyrwać z Polski z, komu z komunistycznego mhm. kraju i wyjechać na zachód, tak zwany, czy nie. Dla mnie w tej chwili to pokolenie jest zniewolone przez na przykład social media i, i komputery, i tablety, i w ogóle całą, całe pranie mózgu, które fundują nam wszelkie korporacje. I dla nich wolność pewnie będzie polegała na tym, czy uda im się w tym odnaleźć siebie i własne myślenie, czy będą podążać ślepo za tym, co serwują im media i właśnie te korporacje. Każdy, moim zdaniem, każde pokolenie mhm. ma inną swoje wolność. Wyzwania. Tak, swoje wyzwania, więc to nie yy, wiadomo, że można zazdrościć, że, że urodziły się w wolnym kraju i, i nie mają obciążeń typu, że stoją w kolejce po papier toaletowy godzinami albo nie mogą sobie kupić płyty czy książki. przede wszystkim czy ja myślę, że można im zazdrościć tego, że jest taka świadomość, wiesz, co wpływa dobrze na rozwój takich dzieci. Tak, jest, no jest właśnie... zupełnie inaczej. No, no poszło Bardzo... wszystko do przodu, jeśli chodzi po psychologię, traktowanie dzieci, rozmawianie z nimi, Dokładnie, nie traktuje się ich jak zwierzęta. Jakby bezmyślnych, ja w tym największą tylko... pokładam nadzieję, tak, że tak, tak. Że wyrosną na fajnych ludzi, ale. No. no i też właśnie tym pokładam nadzieję dla naszego kraju, że, że właśnie takie pokolenie, które wyrośnie bez jakichś obciążeń yy, przeróżnych, zmieni, zmieni ten kraj właśnie na lepsze, że mm, będzie no, inne, inne w ogóle postrzeganie rzeczywistości, będziemy się rozwijać i iść do przodu. A czy jakoś im nadzorujecie dostęp w ogóle na przykład do social mediów? no wydaje mi się, że, 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 że to jest konieczność, bo, bo o ile no, młodsza... Znaczy no mają dostęp. Tak? Mają, dostęp, no, mają a dostęp, Helena ma już 13 tysięcy followersów na Instagramie, jak na takie dziecko to jest, wiedza wow. się rozwija, więc, więc i gdzieś tam ma świat, jakby pilnujemy tego, staramy się to kontrolować, natomiast uczymy jej... Ale to no... jest właśnie fajne, że Helena nam też wszystko powie. Tak. To jest samo, że jakby porusza wczuwać... z nami tam. takie tym. Maty, gdzie ja bym w życiu z mamą, z mamą czy, mimo że miałam wspaniały kontakt, nie powiedziała, bo bym się wstydziła pewnych prostu, rzeczy. Ona nie, jak ktoś wstydliwe. coś napisze, nie wiem, jak ktoś jakieś nawet zboczenie zwejdzie na jej konto, i ona od razu o tym mówi. I to jest I fajne, bo można to od to normalnie, razu stosować, tak? zbanować, i tak dalej, więc staramy się oczywiście pilnować tego a jednocześnie e, też popieramy jej działania, które są w porządku, wydaje nam się, bo dzięki temu. Też jakby buduje sobie pewne możliwości na przyszłość tym. Młodsza z kolei, no to musimy jej bardzo pilnować, on żeby bardzo nie za długo grać. Gra. On bardzo <gry> lubi grać w gry. E i, I to tak gra głównie z chłopakami z klasy, w jakieś on e online gry. Ona jest takim przywódcą, moim <gry> zdaniem, ona będzie przywódcą podwórkowej <gry> bandy. E <gry> Gany, bo... e tak, w Miami to pewnie będzie, zaraz mówiła już na ulicy, się nauczy po hiszpańsku i będzie, e będzie miała swój gang po prostu <gry> <gry> jakiś tak, motocyklowy <gry> czy coś. Ona jest rok. General, totalny, a, 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 więc zobaczymy. No, jest ja jestem ciekawa, yy, się, tak. Yy, yy, natomiast się. tak, nadzorujemy, o ile jest to możliwe i staramy się. No ale też oczywiście no, nie jestem mi o wychowanie bez komórek, tak? Nie, nie, no, bo, bo, bo to nie, nie da się tego uniknąć, bo to jest też dobra rzecz. Natomiast trzeba bardzo uważać, ale zwłaszcza uważać na, jakby uczyć tego, co jest fałszem, co jest prawdą, że, żeby właśnie wpajać to od razu, że to co zobaczysz i to co to przeczytasz, niekoniecznie jest to jest prawdą. W wielu przypadkach nie jest prawda, żeby, że, że Instagram czy w ogóle social media to pamiętaj, nie jest, nie jest życie. Tak życie nie wygląda, to jest tylko po prostu rozrywka. No dlatego hmm. wiesz, dlatego ludzie tacy zdziwieni, że, że się wyprowadzamy, skoro nic przez ten rok nic nie mówiliśmy na ten temat. Nie? E, tak. A, że to nieprawda wtedy? Tak, no no, no, no tak, nie, no, tak, no, no, tak, no. ale wiesz, że to jest takie nie w porządku. Tam też takie sygnały, że. Że to, że, to nie w porządku, że, nie, że nie, to, nie? Tak, nie nie? Jak się nie przygotował na to, tak? to tak. Ale wiesz, no, Instagram to jest tylko wycinek życia. To nie Dokładnie. chodzi o to, że to jest um, życie. Właśnie życie tak nie wygląda, ale to zawsze jest tylko wycinek. Ale oczywiście my nic nie udajemy, tylko że pokazujemy pewien wycinek, co, co jest... Tak, ale jakby nie reży nic poza tańcami, choreografią nie jest reżyserowane. Czyli jakby nie tworzymy zupełnie innego na, wizerunku, na, który tom, nie jest prawdziwy. Tak, natomiast też czas, czasami tak jest, że na przykład coś nagramy i na przykład córka stwierdzi, że ona nie chce, żeby to poszło. Okay. Nie? No i absolutnie wtedy to szanujemy, albo... Ale ogóle... jak sobie potem zobaczy, jakby... Albo też czasami jest tak. że Zmienia też zdanie. To, zdanie o, tak, zmienia też zdanie. Albo na przykład w ogóle mówi, żebyśmy, no nie wiem, yy, w ogóle nie wiem, nie, nie mam ochoty, żebyś teraz na przykład coś filmowała. Ja mówię, okej. Okay. też tak to nie, może to tak czasami wyglądać, ale my naprawdę rzadko wy, jak już wyjmujemy telefony, to zwyczaj ja i Piotr i wtedy Jakie jakby dlatego okazja, coś... to się powielają gdzieś tam te treści, są pokazane może z trochę Bo z innej razem perspektywy, ciągle. ale to nie jest tak, że ten telefon jest cały czas. Yy, jakby włączony, nagrywanie. Nie ma, i... nie ma też czasu na to. Nie znaczy, ma. ja przynajmniej nie mam czasu, bo no. Agata to jakby to jest jej główna praca i jakby działalność no tak, firmowa to też jest Instagram. In, dużo innych obowiązków, które jednak no tak, jak ale mógł... jednak dbasz o to, ja, czy ja bardziej dbam o to, jakby i social media nie zarabiam na nich, jest to drugorzędna sprawa. Jak się uda, to super. Ale główną moją e, pracą jest muzyka i jakby na tym się skupiam, czyli jeśli mam coś do zrobienia muzycznie, no tak, no to odstawiam pełni... i jakby nie myślę o tym. Czyli tak. Ale bardzo fajny jest ten cykl u ciebie w ogóle, y, w którym mówisz do tych młodych twórców i młodych artystów. Dziękuję. Bardzo to naprawdę, ja nie jestem ani młodym żadnym muzykiem, ani nie planuję być ani młodym, ani muzykiem, ale, młodym, ale, ale mu. takie to jest bardzo ciekawa w ogóle perspektywa Dziękuję. i widzę, myślę, że niewiele osób o tym mówi w ogóle z tej strony, nie? Jakby tam o, o samoocenie, o wycenianiu swojej pracy, jakby... Myślę, że, że mało kto o tym mówi, bo mało kto ma dużo doświadczenia na ten temat i mało kto się na tym zna też. Yy, ba, bardzo a mało a poza tym jest... też dlatego, że jednak mało osób lubi w social mediach słuchać to nie jest tak, że ludzie tam, tam. Yy, się wiesz, logują, żeby posłuchać czegoś mądrego tak, tylko że... yy, dziewięćdziesięć procent może tak, ale 90% procent wiesz, przelecieć te jakieś tam filmiki głupie filmiki muszą, im głupszy filmik <laughs> tym lepiej krótsze, głupsze, <laughs> coś prawda, tam śmieszne i, no, nie, i no, jakby, no, staram się o tym mówić bo w, każdy ma swoją niszę o tym więc... w szkołach teraz już może trochę się zaczyna Właśnie o pewnych takich rzeczach nie tylko o ćwiczeniu na instrumencie czy komponowaniu, ale też wszystkim tym, co jest dookoła, czyli tak zwanym show biznesie, jak sobie poradzić z pewnymi prawnymi rzeczami i innymi. Taki biznesowy aspekt trochę tak, tej pracy. Tak. Nie tylko twórczy, ale też biznesowy. No bo nie da się tego rozłączyć, bo no nie da się. jeśli chcesz coś stworzyć i pokazać to potem ludziom, to musisz gdzieś właśnie wiedzieć, no, jak to ale i tak, zrobić. wiesz, każdy się uczy na swoich błędach. Oczywiście, więc to są takie Trzeba bardziej zawsze się też z przymrużeniem i oszukać, e, i ten, oka, tak, filmiki, tak. Hmm. No, moi drodzy, yy, fajnie się Was słucha, bardzo. Ym, ja Wam życzę bardzo fajnych przygód w, tym, w tych stanach, yy, bo że powodzenia to wiadomo to w ogóle nie wątpię ale fajnych przygód i, i dużo potem anegdot i historii do opowiadania. Myślę, że to będzie w ogóle super sprawa. Ja trochę się nie mogę doczekać oglądania relacji z tamtej strony globu. Yy, kiedy wyjazd? pięć no znaczy, bo... nie, nie wiemy dokładnie, którego dnia, na pewno przed początkiem roku szkolnego wstawa. Teraz wróciliśmy, a. bo dziewczyny muszą skończyć e, szkołę. Szkołę, szkołę tutaj. Natomiast był to bardzo intensywny czas, ponieważ właśnie mieliśmy dzień otwarty w szkole, musieliśmy dokumenty tak, wszystkie złożyć. Super w ogóle było. W ogóle szkoły... ten tydzień. E, 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 Wszystko full w ogóle poważne. Tak, no trzeba było przejść zaświadczenie od lekarza tamto, dokumenty stamtąd. Tyle, że się uczysz. I to jest właśnie... Mnie na przykład to trochę e, przeraża, no bo ja tego... A dla mnie to było jak w Jak przedtem Szkoły, i ten dzień otwarty i te przemówienia dyrektorki, i tutaj jakiś e, amerykański hymn, wszystko. Ten jakbyś film oglądał o takiej szkole, po prostu jak, jak z filmu, ale fajna jest ta szkoła, bo to jest szkoła taka trochę morska, e, która jest. No, nawet e, nie e, trochę. Bardzo morska i to właśnie jest jedyna szkoła, gdzie uczniowie, jako jedno z oni są jedyni uprawnieni do tagowania rekinów w Zatoce Biskajskiej. Oni Już więcej Helenę tego. Tak no nie, nie to, dlaczego będzie pływać i będzie z rekinami się nimi opiekować. To jest no. właśnie super, bo nagle e, e, masz szkołę po prostu z jednej strony ocean, z drugiej strony zatoka. I, i, I ewidentnie jest na cypelku takim i, i, i no, po prostu widok, palmy, yy, ocean i, i w ogóle no, bardzo fajne doświadczenie. Ja bym bardzo chciał być w takiej szkole, mimo że to nie jest szkoła muzyczna, ale jest to taka no. typowa szkoła amerykańska, która jest bardzo kolorowa, fajna i... I też każdy zresztą z naszych znajomych, co miał doświadczenie, właśnie wyjechał w takim wieku, że jeszcze poszedł do szkoły, mówi, że to jest w ogóle super, że nasze córki będą mogły to, to przeżyć, bo to im tak otworzy głowę na inne rzeczy, że... Na pewno. Generalnie e, trzeba zwiedzać świat, trzeba się uczyć nowych rzeczy, bo im więcej e, świata zwiedzisz, im więcej świata zobaczysz, tym e, mniej e, będziesz wierzył politykom, którzy ci będą mówić, że ten świat jest zły. Słusznie. I to jest piękna puenta tej rozmowy. Bardzo dziękuję za takie <noise> piękne dziękuję. podsumowanie. Dziękuję.